konkretnej inwestycji, o konkretne sprawy załatwienia. Bo wie pan, konkretnym problemem jest dla mnie to, że nie mogę wyjechać z ronda na przykład. Znaczy, przepraszam, jakiego ronda nie ma. Nie mogę wyjechać na krzyżówce, wie pan, i ryzykuję życie, moje dzieci ryzykują życie. Ja się zastanawiam, czy pan wie o tym i czy ma pan zamiar to zmienić. Jak nie wiem, proszę pana, ale pan pyta jako wójta, a inne zadania, przeprawa, to możemy się tu zwrócić do przyszłego pana, oby był prezydenta i wtedy będziemy, bo obecny prezydent, z tego co wiem, chyba nie za bardzo chciał współpracować w sprawie budowy przeprawy mostowej. Ja wiem, co to znaczy. Ja przejeżdżam, proszę pana, na tą stronę, bo też z ludźmi jeżdżę. To 40 minut czasem jadę na tą stronę. Ja wiem, co to znaczy. Udrożnienie kładki, pan powie, to nie Wola Mielecka, tylko Podleszany. Ale jeżeli na Podleszanach byłby przejazd, to i Woli Mieleckiej byłoby lepiej. Gdyby było tutaj rondo, jedno dobrze, drugie niedobrze, bo od strony... Ja chyba będzie dobrze. Proszę pana, nie ma pan racji. Dlatego, że co to jest rondo? Ja jestem akurat w tej dziedzinie troszeczkę, może no, mam jakąś wiedzę, zasób wiedzy. Rondo jest to skrzyżowanie, które powoduje spowolnienie ruchu, ale większe bezpieczeństwo. Odpowiedziałem panu? Czyli sygnalizacja kierunkowa byłaby lepszym rozwiązaniem. Tak jak w tej... Ja się nie zgodzę. Sygnalizacja kierunkowa, jeździ pan dużo, ulica Narutowicza z drogą wojskową. Proszę pana, co tam się jeżeli tam? Rondo, to rondo tak zwane turbinowe. Z tym, że na rondzie turbinowym ludzie muszą umieć jeździć, nie obrażając nikogo. To jest rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie miast, wielkich miast. Lepiej umieć jeździć, naprawdę. Proszę? Trzeba lepiej umieć jeździć. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to znaczy wyjechać, ale proszę pana, to nie jest zadanie. Wójt to musi dbać o to, żeby rozwiązać ten problem. Ale to jest pomoc starostwa, dlatego tutaj tych panów mamy. To jest ale pomoc. Pan poseł, jeśli można, to pan poseł powie na temat tych dwóch rąk. Niech może powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, ale mówią, że leżącego się nie kopie. Ale chcę tylko państwu. No może już i tak to już jest musztarda po obiedzie przysłowiowa. W 2008 roku przywiozłem, poprosiłem tutaj marszałka Rzońce, był wtedy obecny na tych skrzyżowaniach i powiedział tak, zrobił to ze środków bieżących w 2009 roku, to jest warunek. Warunek postawił taki, ponieważ w całym województwie trwały prace przygotowawcze do modernizacji dróg. Mówi, osoby są tak zajęte, że nie ma kogo do tego skierować. Jeśli samorządy lokalne to opracują dokumentację, to w 2009 będą tu dwa ronda i chodnik miał powstać z prawej strony. I ponieważ pracowałem kiedyś w Urzędzie Miasta, wiem za tym co prezydenta, wiem jakie są kadry w urzędzie, nie znam jakie są w gminie, więc poszedłem do prezydenta z prośbą, żeby po prostu przejął ten obowiązek na siebie i jakoś, ponieważ spotykałem się na konwencie wójtów, więc żeby po prostu tam domówili kwestię zapłaty za ten projekt, natomiast żeby prowadzący był prezydent. On mówi, że no, na następnym konwencie się spotka. Przeczekałem chyba miesiąc, pojechałem z powrotem, pytam panie prezydencie, no i co? No wie pan, to jest poza granicami Mielca, a po co ja mam się wtrącać, to wziął wójt do hali. No to jak wiedziałem, że jak wójt do hali wziął, to już tak się to skończyło. I to wystarczyło po prostu po 10 tysięcy, gdyby się każda gmina złożyła, projekty by powstały, dziś już byście mieli ronda. Ja wiem, że są spowolnienia, ale po prostu się bezpiecznie wjeżdża. Dzisiaj jak się wjeżdża? Wjeżdża się po prostu na... Czasami mam... Jeżdżę tam do biura swojego w Szerminie i wiem, jaka to jest przyjemność wbić się po prostu w ten ruch nieustannie. No to ja mam właśnie teraz pytanie, jeśli można takie wspólne, do panów wspólnych, bo tutaj siedzimy akurat i wójt przyszły, gospodarz gminy będzie zainteresowany w tym i panowie radni powiatowi i pan Fryderyk jako radny sejmiku. Jaką panowie przyjmiecie strategię wspólną, żebyśmy jednak mimo wszystko tą przeprawę mostową tutaj drugą mieli? No bo nie ulega wątpliwości, że ona musi być, nie? Czy ona będzie tam gdzieś na Złotnikach, na wysokości Złotnik, czy gdzieś tam? Ona musi być, no prawda taka jest, nie? No i teraz wspólnymi siłami, jak to panowie przewidujecie jako strategię przyjąć, żeby jednak to było? Bo to będzie zarówno odciążenie po naszej stronie tutaj, jak i od strony... U nas tego onda. Co wiem, to zdaje tak, się, tak, że... Tak. Ja wiem, na wybraniu wyborczym naszej kandydatki pan burmistrz powiedział, że ronda to są złe rozwiązania, po prostu... To nie chodzi tylko o rozwiązanie, problem wjazdu i wyjazdu. I on głośno mówił, że on bardzo ja on się wstrzymał... protestował przeciwko rondom. Na Woli Mielec.
No i nie mamy się z nic zganić. I jeszcze słówko chciałem powiedzieć, że na temat tej koncepcji, jakie to wielkie zło, że ta koncepcja nie została tej drugiej przeprawy mostowej zrealizowana. Kiedyś w mieście został przygotowany projekt na ulicę Wolności i znalazła się na liście indykatywnej i jest zrealizowana. Gdyby tego projektu na drogę wojewódzką, a to też droga wojewódzka, nie było, to dzisiaj by ta droga była nierealizowana. Tak samo i tutaj. Starosta się cały czas tłumaczy, ale przecież mógł zrobić jako pomoc rzeczową dla województwa podkarpackiego. Przekazać tą koncepcję jako pomoc rzeczową. A mówienie, że nie, to jest wielka, że on mieszka z tamtej strony, czyli w Czajkowej czy w tamtych terenach, to nie ma tu interesu i tutaj myślę, że my musimy naprawdę nie mówić, tylko krzyczeć, tak jak wszyscy mówimy na temat tej drugiej przeprawy mostowej. Decyzje o tym, ile będzie środków, tak naprawdę, no bo tak, żadne euro nie trafia bezpośrednio z Brukseli, bo to jest takie potoczne wyobrażenie, bezpośrednio z Brukseli do Woli Mileckiej. To każde euro jest do Polski przekazywane przez Urząd Marszałkowski danego województwa, który finansuje z tych środków projekty, które sam zatwierdza. Jest ocena projektów różnych i tak dalej. Jeżeli Wola Mielecka, jak to jest z kanalizacją w gminie? No właśnie, jeżeli Wola Mielecka przygotuje dobry projekt kanalizacyjny, Mielec, nie, ale mówię hipotetycznie, no to wtedy Urząd Marszałkowski pochyla się nad tym projektem, ocenia go zakłada pozytywnie i wtedy te pieniądze, które są z danego działu na poprawę gospodarki wodno-ściekowej przeznaczone, pójdą w ten projekt. Ale bardzo dużo zależy od Urzędu Marszałkowskiego, ale też przede wszystkim od dobrego wniosku przygotowanego przez gminę. To jest kluczowa sprawa. To jest kluczowa sprawa. Tak akurat sprawa z kanalizacją, wcześniej tak urzędnicy pisali, zawierali umowy, które były źle sporządzone, bo na przykład miejsca, które były przeznaczone na przykład pod studzienki na danych działkach, zostały już prace rozpoczęte, środki finansowe zostały tutaj włożone, a na przykład dani właściciele sprzedali później tą ziemię i się okazało, że jest po prostu koło zamknięte. Tak. Stąd moje wcześniejsze pytanie tutaj do pana, ewentualnie przyszłego, znaczy obecnego kandydata, żeby takich sytuacji nie było. Ale to jest kluczowa sprawa. To, co pani mówi, jest tak naprawdę klucz tego tematu. Znaczy, jeżeli jest sprawna administracja na poziomie gminy, to jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycje tego typu będą dobrze przygotowane, dobrze...